Cześć, witajcie. Cześć, kochani. No jest tydzień premier różnych, dużo ich na szczęście nie ma, ale kilka jest. Zaczniemy może od Sony. Bo Sony wypuściło i bardzo fajnego, bardzo wypasionego smartfona i wypuściło smartfona, którego nazywa kompaktowym, który ma sześciocalowy wyświetlacz i na dzisiejsze warunki to rzeczywiście jest kompakt. Zacznijmy może od tego full wypasu, który was pewnie mniej interesuje, bo cena będzie o rany, prawdopodobnie. Podejrzewam. 6 tysięcy to jest minimum, czego się spodziewamy, no ale tego się dowiemy gdzieś tak w czerwcu, zdaje się, dopiero, tak? Jak to tak, ja próbowałem szarpać polski oddział o ceny, ale polski oddział stwierdził, ej nie, bo wiesz, bo ceny są różne w różnych sklepach, to my nie podajemy, no to nie podali. W każdym razie Xperia 1.4 generacji, która troszeczkę różni się od poprzedniej, ale nie aż tak znowu, powiem szczerze. Ja nawet chyba w newsie napisałem, że gdybym miał trójkę, to bym się bardzo mocno zastanawiał, czy chce się przesiąść, czy nie chce się przesiąść. Oglądałeś może te telefony? Wiesz co, nie, niestety nie miałem okazji oglądać, ponieważ akurat przypadkowo byłem na innej premierze w tym samym czasie. Natomiast no, trochę to takie jest, powiem szczerze, no, faktycznie tych kilku użytkowników, którzy kupili trójkę, może mieć rzeczywiście zagwozdkę. Natomiast no, jest to telefon według mnie tak bardzo niszowy, że ci, którzy mają go kupić, to po prostu go kupią i może nawet ten, kto ma trójkę, przesiądzie się na czwórkę, bo to jest, to oba urządzenia są bardzo specyficzne i przeznaczone dla naprawdę, wydaje mi się, wąskiego grona odbiorców. Ja myślę, że trzeba być po pierwsze rzeczywiście miłośnikiem marki, po drugie trzeba jednak mieć trochę kasy w portfelu właśnie ze względu na cenę. Tutaj czwórka różni się od trójki przede wszystkim dwoma rzeczami. Ta pierwsza, że to jest procesor, ponieważ Sony wpakował tutaj kolejnego, jakby kolejny flagowy procesor Qualcomma, czyli w ósemkę generacji pierwszej i dopakowali troszeczkę aparat fotograficzny tylny, dlatego i to właściwie nie troszeczkę, mocno dopakowali, dlatego że no, w tej chwili, jeżeli chodzi o płynny zoom, to ja nie widzę konkurencji dla nich. Są z tyłu oczywiście trzy aparaty 12-megapikselowe, przy czym ten, który ma obiektyw tele, ma jednocześnie płynny zoom w zakresie od 85 do 125 mm. Jak to się będzie przekładało na... No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast zmiana jest nastąpiła również w przednim aparacie i to jest mniej może istotne, ale ósemkę wymieniono na 12. No i ta 12 jest rzeczywiście zauważalnie lepsza. Sony nie podało matryc, co dziwne. Wszędzie są eksmory oczywiście RS, natomiast nie podało konkretnych matryc, które obsługują tę optykę. A poza tym, no co, no Android 12 jest ewentualnie nowością. Bo tak poza tym mamy i szybkie ładowanie, i ładowanie bezprzewodowe, to szybkie ładowanie to jest 30-watowe. I tutaj kolejna nowość w przypadku marki Sony, mianowicie ładowarki w zestawie nie uświadczycie. Także albo poprzednia ładowarka, albo no, trzeba sobie będzie dokupić 30-watową ładowarkę, żeby to się szybko ładowało. No to pojechali. To jest następny zielony producent, który dla dobra środowiska, użytkowników i ogólnie naszego wspólnego dobra przestał dokładać ładowarki do zestawów sprzedażowych. To umożliwiło odchudzenie pudełka między innymi, także pudełka takie mniejsze znacznie, co uratuje planetę. Uwierzcie. No uratuje planetę, bo wiesz, cały zbyt na Europę załatwią jednym niedużym kontenerem pewnie dzięki temu. Oczywiście nabijam się i będę się nabijał z każdego producenta, który odbiera ładowarkę. Telefon, który będzie drogi, pieruńsko drogi. Tak. Ma super szybkiego ładowania, dodajmy, bo to 30-watowe, no na tle powiedzmy producentów oferujących 120, no to tak średnio wygląda. No nie, nie, po prostu popłynęli. Na szczęście telefon jest wodoszczelny, jak to Sony, ma IP68, więc popłynęli, ale telefon może nie przecieknie. Ma Gorilla Glass Victus, ma jeszcze głośniczki stereo, z tego co widzę, ale tak naprawdę sztosem jest ten płynny zoom, bo teraz naprawdę już możemy powiedzieć, że telefon ma optyczny zoom. Nie tam teleobiektyw, tylko ma optyczny zoom, bo możemy sobie zoom płynnie regulować w pewnym zakresie.
to w zasadzie nie jest chyba pierwszy przypadek, bo Samsungi zoomy miały zooma płynnego, tak, prawda? Nie miały, ale umówmy się, czy ktoś pamięta poza mną Galaxy K Zoom? No właśnie, były takie, z tym, że tu mamy do czynienia ze smartfonem o normalnym kształcie. Tamte Samsungi bardziej przypominały kompaktowy aparat fotograficzny. Ja uwielbiałem ten telefon, naprawdę. Natomiast mistrzem poręczności to one nie były na pewno, bo bardziej był to z wyglądu aparat fotograficzny z doczepionym na plecach smartfonem. Tu zdaje mi się, że mimo wszystko to jest tak, że chwalenie się tym, że się ma pierwszego smartfona z płynnym zoomem, nie jest do końca okej. Nie jest do końca okej przede wszystkim względem Samsunga i względem tego, że zoomy jednak, no to już są bardzo leciwe smartfony, to jest dobre kilka lat. Dużo lepsze obiektywy z tego, co widzę, jeżeli chodzi przynajmniej o światło. Tak, jeżeli chodzi o światło, na pewno. I o zakres zoomu, z tego co pamiętam, chyba też, Jacek, ale to trzeba by było sprawdzić specyfikacji. Co prawda się nie przygotowałem, bo mogłem zajrzeć w specyfikację K-Zooma, ale zdaje się, że tam trochę ten zoom miał większy zakres, no tylko pamiętajcie, w K-Zoomie obiektyw wystawał i wyjeżdżał poza obudowę smartfona. Tutaj w Sony nie wyjeżdża, bo jest peryskopowy, czyli jeździ sobie, te soczewki sobie popylają w środku w obudowie, leżą płasko i patrzą na świat przez peryskop, przez pryzmacik. I tutaj gdyby Sony się chwaliło pierwszym płynnym zoomem w tej konstrukcji, czyli w aparacie peryskopowym, spoko, dobra, to by uszło. Natomiast nie, po drodze był Panasonic oczywiście jeszcze, który, o którym też powtarzam to po raz kolejny, pan z Panasonica, Japończyk, mnie pouczył, że nie, to nie jest smartfon, to jest aparat fotograficzny z funkcją smartfona. Rzeczywiście, tak, oglądaliśmy to na MWC, teraz pamiętam, faktycznie. Tak było. Zupełnie nie zapomniałem. Ja poleciałem szybko do Japończyków, żeby się dowiedzieć, za ile mi go sprzedadzą, ale okazało się, że nie da rady niestety. I ze względu na to, że nie sprzedawali oczywiście podczas targów i ze względu na to, że jak pan mi zaśpiewał cenę, którą by ewentualnie wziął, on mówi, no to jest sprzedażowy, tak? Jak palnął, to po prostu stwierdziłem, nie wie pan co, to ja wolę kupić smartfona i nawet kompakta Panasonica osobno i wtedy będzie ok. Ile on wtedy ci strzelił, pamiętasz? Wiesz co, nie pamiętam, ale to była suma troszeczkę niższa od sumy sklepowej, co prawda, no tak, ale nadal była to cena zaporowa po prostu. Pytam, czy pamiętasz, bo ciekawe, ile wiesz, Sony zaśpiewa za tą Xperię i może się okazać, że jednak tamten Panasonic po paru latach by był tańszy. Bo ja myślę, że byłby tańszy. Było ładnie parę lat temu. Jeżeli się polityka cenowa Sony nie zmieniła, a nie sądzę, głównie ze względu na to, że nadal w tej chwili smartfony są w przypadku Sony produkcją bardzo niszową, jeżeli chodzi o ich produkty w ogóle rynkowe. W związku z tym nie, to nie będzie cena dla ludzi na pewno. Nie, ale wow, teraz przeczytałem, bo wcześniej mi ta wiadomość umknęła. Słuchajcie, ten Soniak ma gniazdko na microSD i ma mini jacka. No to są argumenty, które do mnie przemawiają, żeby kupić ten telefon. Nie, serio. Faktycznie. Znaczy, wiesz co, on ma, bo chyba ci się ten przejęzyczyło. USB-C. USB-C, ale mini jacka też ma. Sam to napisałeś. A, nie, okej. Nie. Już wiem, nie, wiem o co ci chodzi. Okej, okay, microSD mówiłeś. Zdawało mi się, że powiedziałeś micro USB. Okay. Nie, microSD ma i mini jacka w tak wypasionych smartfonach to jest obecnie rzadkość i ewenement. No i tutaj brawo dla Sony. Krecha za ładowarkę, ale plusy za to, że dają te staromodne rozwiązanie, które ja osobiście lubię i z których korzystam. Z tego, co patrzyłem po newsach, to znacznie bardziej niż ten smartfon raczej nieosiągalny dla takiego szeregowego Kowalskiego, zainteresowała was Xperia w 14. generacji z kolei. Zgadza się. To jest chyba smartfon bardziej dla ludzi, nie? Tak, przede wszystkim jest to smartfon faktycznie stosunkowo niewielki, bo na dzisiaj faktycznie 6-calówka to prawie że kompakt, a na pewno smartfon z gatunku tych mniejszych. A jeżeli chodzi o specyfikacje, to w zasadzie można zaryzykować, że prawie że flagowa, no bo mamy OLEDa, mamy wodoszczelność, mamy Victusa, aparat ze stabilizacją, także wydaje mi się, że jest całkiem dobrze. Co prawda procesor nie jest ten najwyższy, bo jest 695 Snapdragon, ale kurczę, z drugiej strony
No takich telefonów jest stosunkowo mało na rynku. Bateria 5000 też dobra opcja. Znowu jack jest. Przy czym nie ma się co również spodziewać, że to będzie smartfonik tani, umówmy się. Nie. Tutaj faktycznie cenowo może być różnie. Myślę sobie tak, że ten OLEDowy wyświetlacz jest bardzo fajną rzeczą tutaj. Corning Gorilla Glass Victus też względem poprzedniej generacji. No i tutaj najfajniejsze są te odporności, bo jest podobnie jak w przypadku jedynki IP65 i IP68, także powinien być no, bardzo mocno odporny na wodę, przynajmniej według dzisiejszych standardów. Mhm. Sony co prawda nie podało aparatów fotograficznych w polskiej informacji prasowej, ale od czego jest japońska informacja prasowa i japońscy operatorzy? Mhm. Aparaty fotograficzne to jest z tyłu 12 plus 2 ósemki, z przodu to jest również ósemka, czyli tam są 4 dwunastki, a tutaj jest 1 dwunastka i 3 ósemki. Tak. I tak to przeciwnie wygląda. Warto zauważyć, że z tyłu dali sensowny zestaw, bo jest szeroki kąt, dodatkowy aparat i teleobiektyw. Co prawda nie jest jakieś potworne przybliżenie, bo ma ogniską 54, no ale powiedzmy, że to jest, dobrze liczę, dwukrotne przybliżenie chyba. No, może być dwa z hakiem prawdopodobnie, ale... No, dwa, trzy, no. Trzeba liczyć na dwukrotne. Ale ważne, że jest, bo mogli wsadzić dwójkę do makro, nie? A tu jednak propsy dla Sony. A doczytaj, czy dają ładowarkę do niego, czy też nie? Nie, tutaj też nie ma ładowarki. No, tu też nie ma ładowarki. Bo też nie widzę w twoim newsie tego. O szybkim ładowaniu nie mam żadnej informacji, powiem szczerze, i najwyraźniej nie było ani w informacjach prasowych, ani Japończycy nie podali, bo ja sprawdziłem u Japończyków, zdaje się, wszystkie możliwe wersje smartfona, podobnie jak w przypadku jedynki, i chyba nie podali szybkiego ładowania, bo raczej bym podał. Tak, no dokładnie, ale myślę, że patrząc na specyfikację, to chyba, kurczę, 25 watów to jest chociaż, nie? Mogę jeszcze zajrzeć, ale nie widzę ani w Docomo, ani w AUKDDI niestety nie widzę. Z drugiej strony, no jest niby power delivery, tak? Nie, ja podejrzewam, że jest, no co najmniej 10-watowe, tak? Do 10-watowe. To nie jest średnio szybkie, strzelałbym, że jest 18. No miejmy po prostu nadzieję. Nie podali. Jako, że te telefony jeszcze nie trafiły do sprzedaży, tak jak w newsie pisałem, one trafią co prawda, ale z czasem. Tam nie ma po prostu pełnych danych zarówno u japońskich operatorów w przypadku dziesiątki, czwartej generacji. W przypadku jedynki większość danych jednak jest, tutaj niestety nie. Całe Sony. Oczywiście premiera znowu też w połowie czerwca i pewnie też dopiero wtedy poznamy cenę i będziemy sobie musieli sami jej poszukać. Znaczy wiesz co, oni polecieli z tymi globalnymi wersjami troszeczkę podobnie jak Japończycy lecą w Japonii, dlatego że tam pojawiają się informacje o nowościach w momencie, kiedy się rozpoczyna sezon. Tak. I tutaj podobnie z rozpoczęciem sezonu, no już właściwie letniego, czy wiosenno-letniego, po prostu poszła informacja o tym, że te Sony będą. Ale nie poszła pełna informacja jakby dotycząca specyfikacji. W momencie, kiedy się znajdą w sprzedaży, albo w przedsprzedaży właściwie. Tak, nie powiedzą resztę. No, zrobili trochę na japońską modłę, takiego mają styla i tyle. Zabawne jest to, że to nie są jedyne dwa smartfony Sony, jakie się w tym tygodniu pojawiły. I jeżeli mówimy o kompakcie, to ten trzeci jest najbardziej kompaktowy, ponieważ ma przekątną 5,5 cala. Pewnym minusem jest to, że w Europie, co znaczy również w Polsce, raczej się go nie dostanie. Nie będzie. Ten trzeci telefon to Xperia Ace trzeciej generacji z kolei. Mhm. I tutaj jest bateryjka 4500 Snapdragon 480, czyli budżetowo, ale z 5G. Jest IPS-owy tym razem wyświetlacz pracujący w HD, a nie w Full HD, z Corning Gorilla Glass, ale nie Victusem, tylko szóstką. Jest jeden tier pamięci, podobnie jak w przypadku tych poprzednich dwóch modeli, to jest 64 plus 4 i aparaciki 2, jeden z tyłu, drugi z przodu, 13 z tyłu, piątka z przodu. Nie wiem, czy kurczę, Sony nie robi błędu, nie sprowadzając tego smartfona. Robi, bo chociaż nie wiem, wiesz, z jednej strony robi, z drugiej nie, bo jak znam Sony, to sprzedając ten telefon w Europie pewnie srogo przegięliby z ceną i tak by go nikt nie kupił, ale gdyby
sprowadzili ten telefon i gdyby zaoferowali go w dobrej cenie, konkurencyjnej powiedzmy z podobnymi modelami chińskich producentów, to by tak rozwalili rynek, bo ludzie naprawdę potrzebują niedrogich, fajnych i niedużych telefonów, a tu jeszcze by mieli telefon, no powiedzmy, bądź co bądź marki bardzo mocno uznanej, więc no mogłoby zamieszać, bo on jeszcze by był do tego wodoszczelny, prawda, co w tej klasie jest wyjątkowe, no bo ja tutaj marzę oczywiście, ale tak by był telefon, tak powiedzmy, niech on by kosztował te 1200 zł, bo to jest taka specyfikacja, tak? No to by był sztos, ale jak znam Sony, to pewnie by wywalili 2000 z groszami za niego i tak by nikt nie kupił. A szkoda, bo telefon, kurczę, jak na swoją klasę, całkiem popitaśny. No, kwestia będzie ceny, wiadomo, no Japonia to jest inny rynek, inne ceny. No ale pomarzyć można, tak? Tak, tutaj gdyby Sony było nadal zawodnikiem, który regularnie pojawia się na rynku, prawdopodobnie cena tych smartfonów byłaby nieco niższa. A tak oni niestety muszą równać do cen japońskich troszeczkę, głównie dlatego, żeby w ogóle sensowna była sprzedaż w Europę. Inaczej po prostu to by im się zupełnie nie opłacało, dlatego że ta obniżka ceny spowodowałaby, że musieliby zacząć dokładać do interesu, a oni jednak tego robić nie chcą. Oni chcą zostać na rynku mobilnym, ale może nie za wszelką cenę. I słuchaj, skoro jesteśmy przy japońskich premierach, to może wspomnimy jeszcze o dwóch co najmniej premierach, które na rynku japońskim miały miejsce. Tym bardziej, że jedna dotyczy bardzo ciekawego smartfona, nie pojawiającego się jakby zupełnie znikąd, bo była poprzednia generacja tego smartfona. Natomiast mówię o Sharpie Aquos R7. Tak. Aquosie R7. Który no, ma wszelkie zadatki na smartfona flagowego oczywiście Sharpa, który ma bardzo fajną specyfikację. Widziałeś go? Tak, widziałem. Jest to telefon wyjątkowy pod względem aparatu fotograficznego, chociaż już trochę mniej niż jego poprzednik, ponieważ poprzednik miał jeden aparat z tym. Ten już ma dwa. Ale umówmy się, że ten drugi to wiadomo jest dołożony trochę na siłę, natomiast ten główny aparat to jest no, rzecz wyjątkowa, może nie zupełnie unikalna, bo mamy już smartfony z taką matrycą, ale nadal ciekawostka, bo jest jeden aparat. Jeden, ale z matrycą o rozmiarze aż jednego cala. Tam nie ma imponującej rozdzielczości, bo jest niecałe 48 mega. Przysłona też taka sobie, bo 1.9. Z tego, co widzę, to nie ma optycznej stabilizacji. No, niemniej rozmiar matrycy robi swoje i na pewno tu zrobi robotę. Teraz dołożyli jeszcze dwójkę do rozmywania tła. Nie wiem po co, poprzednik tego nie miał, no ale widocznie musiał być jakiś progres, to dołożyli. Do tego flagowe bebechy, wiadomo, Snapdragon 8, bateria 5000, oczywiście wodoszczelna obudowa jak to na Japonię, ekran OLEDowy IGZO z wysoką rozdzielczością i odświeżaniem do 240 Hz. Aparat do selfie jest jakiś tam 12 mega z groszami. Ceny też niestety nie znam, bo też on dopiero jest zapowiedziany, bo wchodzi nowy sezon po prostu smartfonów w Japonii, więc to jest telefon na nowy sezon. Latem będzie. W każdym razie też full wypas i widać, że japońscy producenci, bo i Sharp i Sony jednak stawiają na aparaty fotograficzne i na robienie dobrych zdjęć. Jednocalowa matryca w smartfonie to jest po prostu coś tam. Można sarkać, że ojej, ale przecież są 108 megapikselowe matryce, a tutaj tylko 50 to nie całe. No tak, ale rozmiar matrycy robi po prostu. Tak. Nie rozdzielczość, tylko rozmiar. Pikselowi nierówny. To dokładnie tak wygląda. I to jest jeden z Sharpów, które w tym tygodniu w Japonii miały premierę. Drugi Sharp jest troszeczkę skromniejszy i bardziej przypomina tego Soniaka taniego, tym bardziej, że podobny jakby rozmiar, bo wyświetlacz 5,7 tym razem. A mówię z kolei o Sharpie Aquos Wish 2. Mhm. Też nie nowy smartfon, też kolejna odsłona jakby serii. I też mocno budżetowy. I też mocno budżetowy. Snapdragon 695, IPS-owy wyświetlacz właśnie, tak jak wspomniałem, 5,7 z rozdzielczością HD.
bez cudów, jeżeli chodzi o częstotliwość odświeżania, zostali przy 60 Hz, 64 pamięć plus 4 RAM, także biedniutko, full wodoodporność, znaczy full, no, wodoodporność na poziomie IP65-68. Na poziomie japońskim. Na poziomie japońskim. I aparaty fotograficzne też pojedyncze, jeden z tyłu, jeden z przodu, 13,8 megapiksela. No cóż, no fajna, fajna rzecz, tylko też na rynek japoński obawiam się, no za taką cenę, jaką będzie kosztował. Fajnie się bawią w tej Japonii, trzymajcie tam się w tej Japonii. Telefony mają wodoszczelne, no bo Japonia jest otoczona ze wszystkich stron wodą, więc tam mają mokro, ale telefony mają ciekawe. Tak, jest jeszcze jeden smartfon z tego tygodnia, który jest mniej więcej tak, nie, może trochę łatwiej osiągalny niż japońskie, tym bardziej, że w przypadku tego smartfona przynajmniej mamy pewność, że obsługuje europejskie standardy częstotliwości, a co idzie za tym również to obsługiwane w Polsce. Mówię o Pixelu 6a. A, Pixel, kurczę, ja to w ogóle nie chciałem o nim gadać, bo kurczę, ja się gniewam na Google'a. Oczywiście znowu nie będzie dostępny w Polsce. A kicha. No, OLEDowy wyświetlaczek 6.1, Full HD pracujący, z Corning Gorilla Glass 3 przy 60 Hz, bateryjka 4410, jest szybkie ładowanie 18-watowe. Pamięć 128 plus 6, aparaciki 12 plus 12 z tyłu, 8 z przodu. Tak. Pamięci dodajmy szybkie, bo co prawda nie są jakieś wielce pojemne, ale mamy DDR5 w postaci RAM-u i UFS 3.1 w roli pamięci wewnętrznej. Także no nie jest biednie, tylko no wiadomo, to jest ten budżetowy Pixel. Jest IP67, czyli ciutkę mniej jak Japonia. Tak, i o procesor pewnie spytacie. Ci, co znają Google'a, to wiedzą, że teraz Google do wszystkich smartfonów będzie pakował procesor pod jedną nazwą Google Tensor. Tak jest. Jest Tensor z tym dodatkowym chipem dbającym o bezpieczeństwo Titanem 2. O baterii mówiłeś. Dodam jeszcze, że z przodu Gorilla Glass 3, a z tyłu Plastic Fantastic. Cena 450 dolków, czyli niecałe 2000, ale wiadomo, jak on trafi do Polski, to nie trafi w oficjalnym imporcie, tylko tam pewnie w jakichś sklepach się pojawi, cena pewnie znowu będzie tak odpalona, jak w przypadku wcześniejszych modeli Pixela. Nie, dopóki Google nie wprowadzi tego do Polski, to ja po prostu no bojkotuję, a wspominam tylko z obowiązku i robię to bardzo niechętnie. Równie niechętnie dodam, że jeszcze będą słuchaweczki Pixel Buds Pro. Będzie bardzo ładny smartwatch Pixel Watch. Fajnie wygląda, ale też go nie kupimy oficjalnie w Polsce. No i za jakiś czas jeszcze mamy Pixel 7, 7 Pro. Pokazali już, jak to wygląda. Wygląda fajnie, ale ja się dalej na nich gniewam i koniec. No i Motorolki. Ja powiem szczerze, że zazwyczaj marudzę przy Motorolach trochę, natomiast jest jedna rzecz, która mnie męczy bardzo, mianowicie chciałbym bardzo pochwalić PR Motoroli, zarówno ten globalny, jak i polski, dlatego że od dłuższego czasu Lenovo przygotowuje po prostu materiały bardzo fajnie i ja jestem szczególnie im wdzięczny za i specyfikacje, i za duże zdjęcia. Ja wiem, że koledzy dziennikarze mogą narzekać na 100-megowe zdjęcia, natomiast ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że robią dobrą robotę. Ktoś tam po prostu w centrali fajnie siedzi, a w Polsce ktoś fajnie przekazuje prawdopodobnie te rzeczy. Także dzięki wielkie Motorola. Ja się domyślam, kto. Lenovo. Bardzo, bardzo te dwie osoby serdecznie pozdrawiam, nawet trzy, jak podejrzewam. Warto jeszcze też podkreślić, że polski oddział ostatnio w kilku już przypadkach był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym na świecie, który puścił prasówki do mediów i który w ogóle prezentuje modele, bo nawet tak było właśnie w przypadku tych telefonów, chociaż jeden z nich był w przeciekach, drugi prawie, że był w przeciekach. Moto G82 5G, kolejny średniak, który znów ma mocne strony i słabe strony. Tak jak już wcześniej mówiliśmy u Motorola. Jak zrobią kilka rzeczy fajnych, to kilka muszą dać mniej fajnych, żeby im cena pewnie na końcu wyszła taka, jak potrzeba. No zatem dali tutaj przede wszystkim OLEDowy ekran. 6,55 cala Full HD ze 120-hercowym odświeżaniem i to się bardzo chwali. W ekranie jest w dziurce 16-megowy aparat do selfie. Też nie najgorzej.
Z tyłu też nie najgorzej, bo zaczynamy od aparatu 50 mega z optyczną stabilizacją obrazu, co jest bardzo fajne. Natomiast pozostałe aparaty są już typowe. 8,2 mega, wiadomo, szeroki kąt oraz makro. Fajne jest, dosyć fajne, jak to u Motorola jest bateria. 5000 mAh z ładowaniem 33 W. Jest powłoka hydrofobowa IP52. Tu Motorola mogłaby się w końcu zdecydować na IP68. Co jest mniej fajne, to w środku jest Snapdragon 695. Skądinąd nie najgorszy, ale też nie najlepszy. 6 giga RAM-u i 128 giga pamięci flash. Przeciętnie, jeżeli chodzi o pamięci. I cena 1500 zł bez złotówki. Dwa kolorki do wyboru. Telefon chyba już w sklepach. Ja powiem Ci szczerze, że ja się tutaj nie mam za bardzo do czego przyczepić. To znaczy mnie się akurat ta specyfikacja podoba. Jaka mówiłeś jest cena, mówiłeś? Półtora i mówię, fajny ekran, dobrze, że jest aparat ze stabilizacją, jest przyzwoita bateria. Mnie się zdaje, że to jest bardzo fajnie wypośrodkowana specyfikacja. Co prawda ja tutaj nie miałem smartfona w ręce, w związku z tym naprawdę cokolwiek ciężko powiedzieć. Natomiast w przypadku aparatów fotograficznych jestem ciekawy, jak się sprawuje ta 50 i 8 do szerokiego kąta. Ale tak poza tym, to ja naprawdę tutaj się nie mam czego czepiać. Jest AMOLED 120 Hz. Jest pamięć na dzisiaj, no już ze średniej półki, bo to 6 giga RAM-u jest ok. Tak, jest możliwość rozbudowania kartami, bo 128 tak. się zbudowa na dzisiaj, to nie jest bardzo dużo, ale są karty, w związku z tym nie ma problemu. Jest ta niezbyt wysoka, ale jednak jest to IP całkiem, na zachlapania przynajmniej odporny, także od razu wody nie pociągnie. I 30-watowe ładowanie jest na moje warunki też całkiem okej. Mnie się tak naprawdę ta specyfikacja podoba, znaczy podoba mi się na papierze. Nie wiem, jak smartfon się sprawuje. Może to ściągnę do testów, bo faktycznie się fajnie zapowiada. I w sumie można się nie być zdziwionym, że Motorola, a w zasadzie no Lenovo jest notowane, ale wiadomo, że Lenovo, jeżeli chodzi o smartfony, to są Motorola, jest u nas notowana jako jeszcze cały czas ten producent, który jest wymieniany z nazwy, a nie w rubryce pozostali, jeżeli chodzi o udziały w rynku. Także najwyraźniej ta ich strategia działa i faktycznie w segmencie średnim Motorola radzi sobie bardzo dobrze. W budżetowym, nie wiem, powiem szczerze, bo pokazali też budżetowy model E32S. Wszyscy się spodziewali Moto E32 bez S, a oni zrobili z S-em. I tu już jest rzeczywiście budżetowo. MediaTek G37, 3 niestety lub 4 giga RAM-u i wewnętrznej 32 lub 64, czyli też bardzo budżetowo. Jest na szczęście miejsce na microSD, więc przynajmniej z tą pamięcią wewnętrzną coś się da zrobić. 6,5 cala, wiadomo, że LCD, wiadomo, że HD plus ekran, ale z 90-hercowym odświeżaniem. 8 do selfie. Natomiast z tyłu 16 i 2 dwójeczki do makro i rozmywania tła. Bateria ciągle 5000, ale już niestety z tylko 15-watowym ładowaniem, ale nadal z IP52. No i niestety do nas jak zwykle trafia ta wersja słabsza, czyli 3 plus 32, co powiem szczerze, nie pozwala mi rekomendować Wam tego telefonu, nawet jako budżetowca. I szczególnie, że on kosztuje 700 zł, 699, tak sobie Motorola wyceniła. Więc ten, o ile ta G82 to telefon całkiem fajny, w całkiem fajnej cenie, o tyle ta 32, no to sobie. Mam nadzieję, że znacie nas już na tyle, że zdajecie sobie sprawę z tego, że my nie marudzimy na słabe telefony, czy słabsze konfiguracyjnie telefony. Marudzimy na telefony, które niekoniecznie spełniają dzisiejsze standardy dyktowane przez aplikacje. Właśnie, no te 3 giga. To o to chodzi. To naprawdę nikt by się nie czepiał konfiguracji tego smartfona, gdyby nie to, że dzisiejsze aplikacje na co dzień wykorzystywane przez
większość użytkowników, nie mówię, że przez wszystkich, nie pozwolą na to, żeby płynnie z tego smartfona korzystać. 3 giga RAM-u to jest za mało. Lenovo, ogarnijcie się, to jest za mało. 4 to jest naprawdę minimum na Polskę. Minimum. Więcej pamięci znajdziecie w trzeciej Motorola, o której już mówiliśmy, a ja tylko wspomnę po prostu o niej dlatego, że trafiła do polskich sklepów w ubiegłym tygodniu. Mowa o Motorola Edge30, która kosztuje 2200. Jest dostępna z sensownymi pamięciami 8 plus 128, na szczęście jest microSD, 2 50-megowe aparaty. Mam ten telefon już w testach, bo kurczę, wcisnęli mi, trochę się wzbraniałem, ale wmusili mi, żebym to przetestował. Przesiadłem się na niego i w sumie faktycznie jest spoko. Fajny ekran, smukła obudowa, telefonik jest bardzo lekki, przynajmniej takie odniosłem wrażenie po przesiadce z telefonu, którego używałem wcześniej. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Powiem szczerze, że no, trochę się wzbraniałem przed tym telefonem, ale summa summarum okazało się, że jest nawet całkiem spoko. No dobrze, to ja może jeszcze wspomnę, że oba te, o których mówiliśmy wcześniej, zarówno G82, jak i E32S, mają jacka audio, co nie jest niespodzianką dla właścicieli Motorola, natomiast dla innych może być. Natomiast jeszcze jedna rzecz, ta druga tańsza Motorola ma ładowanie 15-watowe, ale ładowarka w zestawie jest tylko 10-watowe. Ale jest. Tak, dziesiątka faktycznie, natomiast w G82 jest odpowiednia ładowarka, w Edge'u też jest odpowiednio mocna ładowarka. Dobra, to zostawmy już ten biedny... Także tak, G82 ja na przykład jestem w stanie polecić, pomimo tego, że kosztuje ponad 2 razy więcej niż ten słabszy. Ale to jest tak, że jeżeli się korzysta ze smartfona w całej pełni, tak jak ludzie dzisiaj korzystają ze smartfonów, to G82 jest sensowną propozycją, a 32S nie do końca, E32S. Natomiast jeżeli nie korzystacie bardzo mocno z internetu, używacie smartfona głównie do dzwonienia, czasami jakiegoś YouTube'a odpalicie, a sieci społecznościowe was nie interesują i w ogóle prawie z internetu nie korzystacie, można tego tańszego też kupić jak najbardziej. Wtedy te 3 giga wystarczy. Ja bym podał bardzo może trochę taką trochę naciąganą radę, ale jak chcecie sobie kupić średniaka, to sobie kupcie coś z serii Moto G i nie kombinujcie. No, po prostu. Jeżeli chodzi o Motorola. Honor Play 30, który nas średnio interesuje, dlatego że w Polsce go nie uświadczymy, wspominamy kronikarsko, Snapdragon 480, IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, w HD pracujący tylko przy 60 Hz, 128, flesza 4 albo 8 pamięci RAM, bez obsługi kart, aparaty 13 plus, przepraszam, plus nic, 13 z tyłu, 5 z przodu. Tak, śmiesznie wygląda, bo właśnie tu warto zwrócić, obejrzeć rendery, bo tylna oprawka wygląda, jakby tam były dwa aparaty, a oni tam wsadzili po prostu diodkę i udaje drugi aparat, no, żeby nie było biednie. 10-watowe ładowanie bateryjki 5000 mAh, która w przypadku Huawei, również tych chińskich, jest standardem, ale tylko o nim wspomnieliśmy. A nie, to nie ma. Jest jeszcze kilka rzeczy, już nie będziemy mówili o specyfikacji, może natomiast wspomnimy, że są. Tak. Realme Q5 Pro wyszedł i też już o tym mówiliśmy w specjalnej edycji Link Click. Edycja znowu poświęcona japońskiemu anime, najwyraźniej popularnemu, ja go akurat nie znam, tam w zestawie breloczki, naklejki, plecki odpowiednie do smartfona, inne pierdółki, możecie sobie zobaczyć, bo wrzuciłem rendery po prostu dodatków do tego smartfona. Redmi 10 Prime 2022, smartfon na rynek indyjski, kolejna powtórka z rozrywki, nie wiem już która, najwyraźniej tam szuflami przerzucają te smartfony, no ale jest. Tak. Wiecie, co ulepszyli? Bo ten telefon, ja patrzyłem w specyfikację, on jest identyko w zasadzie jak poprzedni. Gorszy RAM jest, zdaje się. Wiesz co, nie patrzyłem na wersję pamięci, gorszy. Bo to się może zmieniać od rynku. Natomiast usprawnili, ponieważ bateria z 6000 skurczyła się do 5 mAh. Poprawili. Czy do 5000, tak? Tak, poprzednich miał 6000. Gdzieś jeszcze robiłem też indyjskiego smartfona w tym tygodniu, o marce, o której wam nie opowiadamy, gdzie też kolejna generacja smartfona różni się głównie tym, piszą, że poprawiliśmy smartfon na 2022 rok. Różni się od poprzedniego, z zeszłego roku, tym, że zamiast 4 giga RAM jest 3 giga RAM.
No tak. Także no, podobna zmiana, dlatego tutaj mi się pomyliło. Może się mieszkańcy Indii czymś narazili producentom i za karę dostają, ale my Polacy za takie liftingi smartfonów dziękujemy, drodzy producenci. Nie chcemy, zostawcie lepiej stare wersje. My się tak, nie podniewamy, wolimy ubiegłoroczne modele, ale niech będą lepsze. I ostatnia ciekawostka dzisiejsza. Dzisiaj mi akurat wyskoczyło w newsach. Japońska firma Hisense, która bywa reklamowana na różnych eventach sportowych, szczególnie podczas piłki nożnej, wyrzuciła w smartfonik A9 i nie byłoby o czym mówić, gdyby nie to, że smartfon ma wyłącznie wyświetlacz E-Ink. Wyświetlaczyk nieco ponad 6 cali, 6.13 o rozdzielczości 824x1648, takiej nietypowej, ale trochę książkowej. Który ma tego e-inka głównie po to, żeby czytać na nim e-booki, ale jest to w zasadzie pełnoprawny smartfon poza wyświetlaczem, dlatego że bateryjka jest 4000 mAh, także te książki można czytać i czytać. Jest Snapdragon 662, który też jest całkiem fajnym procesorem dla tak wąsko jakby specjalizowanego urządzenia. Są nawet aparaty fotograficzne, tam z tyłu biedna 13, z przodu biedna 5, ale są. Jako ciekawostka, do nabycia w Chinach, ładowanie 18 watów zdaje się, do nabycia wyłącznie w Chinach. Nie namawiam, dlatego że w przypadku takich smartfonów to nie ma co namawiać. Natomiast wydaje mi się, że jest również problem pewien z częstotliwościami. Działać w Polsce będzie, ale może działać marnie. Możecie jeszcze ewentualnie sprzedawcę dopytać, bo dwa zakresy sieci 4G są obsługiwane 800 MHz nie ma niestety. Tak, no cóż, powiedziałeś, że Hisense jest japoński, ja byłem pewien, że chiński, no ale... Nie, chiński. Powiedziałeś, że japoński, także... Nie, to mi się coś popętło. Tak, to ja... Za dużo dzisiaj japońskich telefonów. Tak, no Japończycy nas dzisiaj przeorali. Czy coś jeszcze ciekawego masz na ten tydzień? Wiesz co, ja wspominam, może mi się z tej mangi, z tego anime, dlatego że... mówiłem o animach i ciśnie. 5 Pro, mówiłem o tym, o anime japońskim. A mówienie o anime japońskim wbrew pozorom nie jest tautologią, nie jest masłem maślanym, dlatego że bywają również anime chińskie albo koreańskie, w związku z tym anime japońskie jak najbardziej, Hisense jak najbardziej chiński. Dobra, wszystko czy jeszcze coś? Chyba wszystko. To jeszcze szybko, dosłownie szybko, kronika polskiego rynku. Pojawił się u nas Oppo Reno 7 Lite 5G, o którym już mówiliście. 1899 zł w promocji ze słuchawkami na razie jest. Do 22 maja, jak chcecie kupić, potem bez słuchawek będzie. O telefonie mówiliśmy, wszystko resztę macie podlinkowane. Odnotowujemy polską premierę. Tyle. Dzięki za to, że wpadliście. Dziękujemy, że z nami byliście i znowu wytrzymaliście tak długo. Zapraszamy Was na przyszły tydzień, chociaż nie wiem, czy Was zapraszamy. Nie, przyszły tydzień, moi drodzy, jest niepewny, dlatego że ja mam urlop i albo będziemy, albo nie będziemy, w zależności od tego, na ile będę w stanie się zebrać i gdzie akurat będę. No przyjmijcie, że raczej nas nie będzie i najwyżej Was przyjemnie zaskoczymy. O. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy udanego weekendu. Trzymajcie się, pa. Cześć.